Dziś mamy pierwszy dzień szkoły. Droga Magdo, czy wiesz, gdzie jesteś? Tak, oczywiście wiem, gdzie jestem i zgłaszam się do odpowiedzi. No to proszę na ochotnika wyznaczona powiedzieć, gdzie jesteś. No jestem, i nie uśmiechaj się tak. Jestem w Pruszkowie, wpisanym przez U zamknięte. Bystra dziewczyna. Tak, bo są przecież dwie miejscowości o tej nazwie na mapie Polski, przy czym ta druga jest wpisana przez U otwarte. I słynnie z innych wyczynów. Lekcje historii też odrobiliśmy, oprócz lekcji polskiego. Wiemy na pewno, że Pruszków jest bardzo malowniczym miejscem i jest tutaj wiele miejsc godnych odwiedzenia. Brawo, popisałaś się w skali od 0 do 10 na 12 w pierwszym dniu szkoły. Bardzo dobrze, dostatecznie siadaj. Mniej jedynka. Więcej. A czy wiedziałeś o tym, że właśnie tutaj w Pruszkowie padł rekord ciepła Polski? W rzeczy samej? 101 lat temu tutaj w Pruszkowie zanotowano najwyższą temperaturę notowaną dotąd w kraju i to było 40,2 stopnia. A w Twoim Radiu Opole na początek odwiedziła mnie przepiękna Julia, to miss nastolatek województwa dolnośląskiego. Opowiadała nam w naszym plenerowym studiu, że czeka ją matura, no i wszystkie obowiązki związane z noszeniem korony. A korona, muszę Wam przyznać, była bardzo niewygodna. Prezentowały się również w naszym plenerowym studiu zawodniczki z akrobatyki powietrznej. Słuchajcie, dziewczyny wyprawiały niesamowite, niestworzone akrobacje. Mówiły, że akrobatyka powietrzna to ich pasja i naprawdę było to widać. Gościliśmy też dzisiaj orkiestrę młodzieżową, która, wyobraźcie sobie, właśnie dzisiaj ma swoje urodziny, 15 urodziny, więc 100 lat dla nich było dzisiaj obowiązkowe. No i kończymy Twoje Radio Opole, kolejny nasz przystanek na naszej jubileuszowej trasie. Justyna Marcińska, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.